Słuchajcie, nie ma takiego drugiego jak ja Wiedźmina, który Stjepanowi by równie mocno złoił tyłeczek. F5 sobie damy i zastanowimy się, co dalej, bo w sumie fajnie by było... O, może Zimorodek. Ja myślę, że ja bym sobie pograła trochę w Gwinie. Groźny znak cechu! Przynajmniej tak wybaczcie. Jeden albo dwa te... Jakiś znacznik? Który jest znacznik? Gdzie jest Zimorodek? Czemu tu w ogóle są dwa znaczniki i mapka? Dobra, trzeba się przenieść. Tak zrobimy, idziemy do znacznika. Idziemy więc, moi mili, do znacznika. Gwint tylko jako osobna gra. Ale lubię Gwinta. Ale ja lubię Gwinta. Wiecie, bo ten Gwint w grze, co tu jest w Wiedźminie, no to on ma naprawdę fajną grafikę. I mi się, szczerze mówiąc, bardzo grafika podoba, nie? Bardziej mnie przekonuje pod tym kątem, że zachęca mnie dodatkowo. Ejże! Ejże, ejże. Nie jesteście z Baronowych, prawda? Gdzie skarcz masz? Chłop, może pożyc, wiecie, może się opierdziela, skubaniec. Gdzie skarcz masz? Gdzie on jest? Zimorodek. Karcz mnie. Znajdź unikatowo. Zbój na zbóju, grasanty. A, znajdź. Jak to znajdź? Znajdź? Skąd to bogi prowadzą? Tutaj, wygrywaj tą kartę na, u karczmarza. Ej, miał włosy, też wyglądasz jakbyś wczoraj pochył. Szukam karczmarza. Nie masz karczmarza? O, jest, 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 to chyba jesteś karczmarzem, nie? Witajcie. Witajcie. To grajmy w Winda. Powiadają, że grywasz w karty. Słusznie powiadają. Czasy ciężkie, a rzadka karta to... Coś mnie zamgliło. Widzisz, jak zamgliło? To nie ma rzadka. No dawaj. Zagrajmy teraz. Grajmy. Tu i teraz. Na gojklaty, tu i teraz. O ja, Yennefer. O, jaka fajna karta. Dobra, piątkę jakoś bym wyrzuciła. Szczerze mówiąc... Aves? Też mogę wyrzucić. Dobra, w sumie chyba tyle. To już za dużo. No to sobie wezmę bez w sumie. Dobra. Hej. Na cesarstwo Nilfgaardu. Zaczynasz jako pierwszy. Ciebie mogę usunąć. W sumie rębacza mam tylko jednego. Co to za karta? Obejrzeć losowe karty z ręki przeciwnika. Dobra. Zaczniemy od ciebie, mój drogi. Go. Przynieś mi coś dobrego. Manekin. Zobaczymy, czy to ciekawe, czy to się da wygrać tą... Co ja mogłabym jednego tego rzucić? Zobaczmy, co on wykmini. Mam ich dwóch, więc sobie zostawię jednego na później. Czy on ma tyle kart, co ja? Okej, rozumiem, bo gramy, bo tak rozumiem. Mam za słabe karty ogólnie. Ja mgłę rzucę. A rzuć róg na... Tak! Tara, tara. Baju! A tu tak, pogoda. No nie wierzę. Leszczu jeden. 27, nie oddam, nie oddam, nie oddam. Czemu nie mam pożogi? Spasował. A ty leszczu jeden. Pasy czy katapulta? Chyba nie mam wyjścia. Bo tak, mogłabym podnieść piątkę, rzucić szóstkę, no na nic, nie, na nic. Mogłabym podnieść szóstkę, rzucić ósemkę. Ale to i tak dwie karty tracę. Mam myślę, że on mi szpiega wyrzuci. Dobra, rzucam to. Pasuje. Karta jeszcze mi jakaś dojdzie. Ryzyk, fizyk. Wiecie,
trzeba ryzykować. No risk, no fun. La 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 la. Ktoś tu nie umi. Jak to nie umi, jak umi. Zaraz zobaczysz, jak umi. To tak naprawdę możemy pasować. Ja tu czekam, aż on nie odda moich śpiegów. Wesemir. To dawaj śpiega. Edyczka, patrzcie, pierwszy szpieg leci. Właśnie. Ale mogę zaraz oddać. Laj, 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 laj. I drugi szpieg leci. Nie? No proszę, proszę. Jeszcze mam... Dobra, oddawaj śpiega. Róg. Mogę spostosować, czekam. Jeszcze jedną kartę rzucę, bo myślę, że on jeszcze nie spasuje. Skubany ma jeszcze szpiega, na pewno ma szpiega. Nie ma już szpiega? On nie ma szpiega. A to ja mogę pasować w sumie. W sumie jeszcze mogłam podnieść tamte dwie karty, ale dobra, i tak wygram. Szpiega dostałam. A ty leszczu. Dwóch szpiegów. O, ty chamie, ty jeden! No to troszkę nie pykło. No dobra, trudno. To znamiłam w takim razie. Mogłam cisnąć do końca, zioma. To mogę przegrać na własne życzenie, nie? Albo i nie. Spoko, zaraz to wyjdziemy z opresji, nie martwcie. Spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Nie żeś sfejlowała, tylko wszystko pod kontrolą. Ja tutaj dbam o, wiecie, poziom kontentu i jakby rozrywka musi być dla was przednia przede wszystkim. Trzy pasy, przydałby się róg. Jaskier, Jaskier, przybywaj! Jaskier, Jaskier, przybywaj! Ale bym mu pierdykła pożogę, jakbym miała. Ale bym mu pierdykła pożogę. Ale nie mam, nigdzie nie nabyłam. Niestety. Ale patrzcie, jak jest skubany, ma karty. Niechętnie bym mu pół talii wykupiła, jakby się dało. Tak szczerze. Co masz jeszcze tego szpiega? Dawaj. Nie masz szpiega. Szkoda, że ja nie mam jakiejś medyczki. Ojojoj, źle zrobiłam. Bardzo źle zrobiłam. Teraz zlamiłam. Nie! Teraz zlamiłam! To był mój błąd, po prostu misklik, ale zlamiłam. To jest dziedzino. Przeciwnik spasował, a ja zlamiłam tak mocno! Przegrałam to na własne życzenie! Kurde! Ale zlamiłam, dobra, nic się nie stało. Ale zlamiłam! To był misklik, po prostu. Kurde. Mówiłem, że przegrasz, ale wygrałabym, gdybym nie zlamiła. Always a pleasure, beautiful girl. Thank you very much, Slumdog. 17 months in a row. Thank you very much. I really appreciate that. It sounds quite good. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Zamknij. Nie przegrałeś, tylko my tu cofniemy wydarzenia, wczytaj grę. Nikt nie widzi. Szybki zapis, tak? Nikt nie widział. Słuchajcie, czyli wiecie, tak się nie gra. Teraz wam pokażę, jak powinno się to zagrać. Poprawia się. Przysięgam. Przysięgam. Poprawia się. I gdy ta wróciła do zdrowia, przysięgam. Wyprawił ją do Nowigradu. Manekina dawaj. Na co by mi ten manekin dał? Znamiłam, że postawiłam wysokie karty, a nie rozejrzałam się wcześniej, że przecież jak wrzucę dwie katapulty, to po 16 każda ma, tak? Mega mocno znamiłam. To był... Przegrałam na własne życzenie, bo zrobiłam dwa błędy. Pierwszy, że nie skończyłam rundy w drugiej rundzie. Że drugiej rundy nie skończyłam zwycięsko. A druga sprawa, że postawiłam katapulty później. Widzicie, no. Tak bywa. Widzicie. Dawaj. Daj, zleci dupę. Dawaj. Grajmy. Poprawię się. Poprawię się, tak? Chodź tu, Yennefer.
Mogłabym je Nefer wziąć. Tych gówien się pozbędę. O, na przykład takiego gówna się pozbędę. Takiego. I takiego. Jeszcze tu się rozejrzę, co ja tu mam w tych kartach. Róg mam jeden. No dobra, tyle, styka. Teraz to wygram. Sorry. Wybaczcie, że tak znamiłam. Wybaczcie mi. Nigdy więcej to się nie przytrafi mi. Taki fail. Dobra, teraz gram rozsądnie. Zaczynam od szpiegów. Zaczynam od szpiegów. Mało pasków mam. O, jeszcze jeden Dijkstra. Spoko. Przyjrzyj się moim kartom. Ściggy. Dobra, mamy rąbacza, mamy pasa, mamy dwie katapulty, tym razem nie zlamimy. Cześć. Rzucimy jednego tego, żeby on się wysypał z jakichkolwiek kart. Może mi rzuci szpiega, nie? No właśnie. Tego od razu podniosę. Może jakiś manekin mi jeszcze wpadnie. Spasował. W sumie mogłabym zostawić następną rundę, bo tak wykorzystam tylko jedną kartę. I to nie będzie to, tylko rzucę to. Czekajcie, nie. Jak ja tu robię? Przecież wystarczy jakaś słaba karta. Wrzucę to. 10 będzie super. Dobra, przepraszam. Gdzie bym już prawie błąd zrobiła? Wstrzymamy się. A teraz rzucimy Dijkstrę. Teraz. Jedna runda wygrana na naszą korzyść. To dobrze. Mam manekina. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. To się na razie całkiem ładnie nam przedstawia. Wrzucimy Wes. Mamy dużo dość kart, ale komputer też ma wcale ich nie mało. Parę kart wyrzucę. Po prostu, bo chcę zobaczyć, z czym on będzie grał. Nie, na razie mam najwyższe karty, niby nie. Pustkę rzuciłam. Pasy zostawiam na kiedy indziej. Dobra, chyba pójdzie szpieg. Tak. Poszedł szpieg. Ale my, słuchajcie, nie pozostajemy tutaj dłużni, bo my zbieramy gościa i wrzucamy dalej karty. Tu-du-tu-du. Dorzucimy mu tego. Może na pogodę się zaraz skusimy. Mamy pasa Yennefer. To bardzo dobra wiadomość. Czyste niebo. To wiecie, co to jest teraz moment na co? Skoro mamy czyste niebo, to znaczy, że teraz jest nie moment na rzucenie naszej karty. Tej, która da nam mgłę. Wtedy jego dwie karty są prawie useless. Mgła. To bardzo logiczne. Że wysypał się z tej samej karty, którą ma. Czasem możemy to zrobić już teraz. Słuchajcie, czekajcie, zobaczmy. Trzeba to mądrze rozegrać. 6, jakaś pożoga, czyste niebo. To chyba spasujemy. 22, w sumie nieduża różnica jest, szczerze, więc w sumie się nie opłaca na razie pasować. On ma 5 kart, ja mam 9, nie popełnię drugi raz tego samego błędu. Gówno karty, zaczyna wychodzić z gówno kart. Dobra, ja to gram do końca. On mi nic nie zrobi. Pożoga, jakby sobie rzucił, to sobie sam zaszkodzi w tym momencie. Ja to wygrałam już. Ja po prostu popełniłam dwa błędy we wcześniejszej rozgrywce. Takie lamerskie błędy, obczajacie? Takie total błędy. Lama błędy. To były. Przysięgam, to były lama błędy. Toro, to, zmiażdżę cię, ziom! Oj, zmiażdżę cię! Patrzcie, jak go miażdżę. Widziałem, no tak bardzo łatwo mogłam go zmiażdżyć, tylko niepotrzebnie oddałam rundę w ogóle. Bardzo niepotrzebnie rundę oddałam. No i co, i tyle. Wygnałam rundę. W bardzo łatwy sposób. Zwycięstwo! Odblokowane osiągnięcie! All in! No, nie doceniłem cię, przyznaję. Przyznaję. Cóż, za głupotę trzeba płacić. Moja karta należy do ciebie. Dzięki, jaka ma karta? Menho ko... Meno. Fajnie. Karczmarz nie sprzedawał jakichś fandów poza alkoholem. Więc sobie darujemy. Gdzieś tu jest jakiś znacznik. Jest tutaj.
Więc śmiało się przeniesiemy od razu, jak już wiecie, czujemy wiatr w żagle, to trzeba korzystać, moi drodzy, to trzeba korzystać. Trzeba korzystać. Godnie wam się leżakuje. Podejrzanie wyglądasz. Tu na skróty. Idziemy złodzić tyłeczek. Idziemy wyjaśnić parę typów. Wyjaśnijmy go. Znajdź pana unikatowy, jak mam ją znaleźć? Mam się rozglądać? Zrobię F5. Jak mogę znaleźć kartę? Co ja mam teraz zrobić? Zapytam się karczmarza, może coś da się kupić u niego. Pokaż swoje towary. Co tam masz? Nie da się z nim ten, ale można z nim zagrać, a nie grałam z nim jeszcze, więc i tak możemy pyknąć. Idziemy na za maksa, kupujemy. Masz ochotę na partyjkę gwinta? Tak, zawsze. Chętnie. No nie ma fajnych kart. Skojatel. Tylko tym razem nie mogę się oddać, wiecie. To się pozbędę, to zostawię. Ciebie się pozbędą. Nie. Moi drodzy, nie. Podpowiadamy, gdzie znajdę kartę, bo ja chcę same znaleźć. Co nam tu wypadnie? Szkoda, że nie jakaś ta paniusia spasował. 17. Dobra, ja wrzucę dwie karty, będzie gytes. Ty poproszę małą kartę. Może Yennefer? Nie! Dostałam Yennefer. Twój ruch. Nech. Idź ty, Zoltan. Na pierwszy ogień. A co ta Dalusia mi tu wymyśli? Czekam, aż mi odda szpiega. Właśnie teraz. Co? Nie odda szpiega? 5 kart, ja mam 8. Idę na... Idź na całość, Kasia! Idź na całość! To nieciekawa informacja jest. Dobra. Nie, ja poczekam, aż rzuci pogodę. Jak nie będzie miał już kart, to wtedy ja mu rzucę ten... A tak sobie zagram. Ja mam pasy, nie mam się co bać. Ja to wygrywam. Na raz. Ja to wygram. I will win that. Wygram to. Przestałam być taka pewna. Co ty tam skrywasz? Jaką ostatnią kartę ma? Pasował. No to ja. Mgłę. Tudum! Epic power! Wygrałam to. W pięknym stylu! I like it! Widzicie jak łatwo? Widzicie jak łatwo się wygrywa? Czy wy to widzicie? 20 koron się wygrywa. 20 koron się wygrywa. Kartę mam! Gwint! Partyjka z karczmarzami! Smoknij mnie w dupę! Nie cmoknę cię w dupkę! O nie, nic tych rzeczy! Nie będę nikogo odsmakać w dupkę. Gwint, starzy znajomy. Nie, wróg publiczny, pełna kolekcja kart, to się nie da.
Nech, już koniec? Jeszcze nie jestem gotowa na turnię o wysoką stawkę. Miecze i pierogi. No nic, trzeba iść. To, porozmawiać z łowcami czarownic przy kryjówce Filipy. Podczas audiencji u króla Radowida w klubie szachowym pod Oxenfurtem Geralt otrzymał propozycję nie do odrzucenia. Radowidowi zależało, by Wiedźmin odnalazł Filipę Eichardt i sprowadził ją przed jego oblicze. Wedle informacji jego szpiegów, ostatnim miejscem pobytu czarodziejki były elfie ruiny pod Nowigradem. Tam mapę. Przejdziemy. I tam się rozejrzymy. Oj, daleko to. Dobra. No to do znacznika w takim razie. Idziemy do znacznika. Nie. Musimy, dlaczego pan ma taki... musimy znaleźć ten. Kiedy znikają zadania poboczne w Wiedźminie, jak się ma dużo większy level niż sugerowany? Nie, one nie znikają, są cały czas dostępne. Tylko po prostu ty za to expo prawie nie dostajesz. Lub czajasz. Czajasz. Tędy nie można było iść na skróty? Chyba można. Chleba nie ma. Chyba nie ma. A taką pyszną bułeczkę z masełkiem też bym mogła zjeść, wiecie? Takim głodomorkiem aż jestem. Żebym mogła zeżrzeć. Zeżrzeć bym mogła. Nom 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 nom. Om nom nom nom. Dobra. Tutaj trzeba. Ale komendanta jest cierpliwości nie znać. Czterech naszych wynieśliśmy rannych. Co tu się wydarzyło? Co tu się dzieje? Jakieś kłopoty? Same kurwa kłopoty! Jeden kurwa wielki kłopot! Ale co cię to właściwie obchodzi? Coś ty za jeden! Sposób na kłopoty. Sposób na kłopoty. Przysyła mnie Radowi. A, to ty. Czekaliśmy na ciebie. Podobno nie daliście rady wejść do środka. Do wczoraj. Potem znaleźliśmy to. Co to za... Wygląda niepozornie, ale moc ma potężną. Otwiera wejście. Wejście do czego? A mi płytkę. Nie będę ich palić. Świetnie. Pozwól, że teraz to przejmę. Masz, udław się. A wsadź to sobie w żyć. Klucz do kryjówki Filipy. Powinienem wiedzieć coś jeszcze? Czego się spodziewać w środku? Wszystkiego. To stara elfia świątynia, którą ta wiedźma Eichardt przerobiła na swoją kryjówkę. Popatrz na nich. Wpadli w magiczną pułapkę, a potem zaatakowały ich potwory. Ledwo uszli z życiem. Ktoś z twoich ludzi tam został? Weszło kilkunastu, wyszli tylko oni. Reszta to już raczej nie żyje. Sądzicie, że Filipa ciągle się tam chowa? Tego nie wiemy. Pewne jest tylko to, że tam była. A skąd ta pewność? Tropimy ją od Lok Muin. Wyłupienie oczu to było za mało. Radowid powinien był ją tam zatłuc na śmierć. A tak to zamieniła się w sowę i uciekła. Leciała przez całe Kedwen i Redanie, aż w końcu zaszyła się tutaj. No dobra. Dzięki za info, ziom. Czas sprawdzić, czy Filipa wciąż się tam chowa. Widzę pajęczynę. Nie! Nie licz, że ktoś z nas zejdzie tam po twojego trupa. Boję się. Kto? Ten dobra, idę. Otwórz kryjówkę. A co tu jest? Na pacierze będzie martwy. Ach, to nic. Czemu tu się pokazuje ta ręka? No dobra, nieważne. Idę na drugą stronę w takim razie. Skoro nie wiem, co z tym zrobić. Gdzieś to musi być mechanizm otwierający drzwi. Brakuje jednej płytki. To interesujące. Brakuje jednej płytki.
Chyba jednej klepki chciałaś powiedzieć. Chyba brakuje komuś jednej klepki. Dobra, ja biorę kota, bo jestem ślepa, nie? Męczcie się z tym obrazem. Idealna kryjówka, jeśli jest się sobą. Mnie będzie trochę trudniej się tu poruszać. To nie było tak, że ten kaganek jakoś, czy tuś? Portale, świetnie. Na te głowce pewnie przy nich grzeban działo. Widzę portale, flaki się przewracają. Ptasia lotka, strzępiona na brzegu. To sowie pióro. Słóweczka. Jak ryby sowy. No tak. Mogłem się spodziewać, że zastanę tu nekery. Uwielbiałem to miejsce. Już dwa padły? No właśnie, czekam drugiego. Wiedziałam, że gdzieś skrył skubaniec jeden, mało oszust, szachra jeden. A ty szachraju. A ty szachraju. Lepiej. A nie da się. Aj. Let it burn, let it burn. Let it burn. Nekery to najgorsze, jak się rzucało w kilka na głowę, nie? To nagle ten 17 level to będzie jak z tymi szczurami, wiecie, jak kilka nekerów wpadnie. A co ten kot tak krótko świeci? Cholera, ten jest nieaktywny. Może da się go jakoś uruchomić. Pomyślmy. Ogniwo zasilające portal nie działa. Może da się je naładować którymś ze znaków. Tak. Może... Art? Teraz powinno zadziałać. Udało się. Działa. Ale ten tu co się grzeje, łapki sobie? Cofnij się, nie podchodź! Co ty tu robisz? Zgubiłeś się, koleżko? Schowaj to, bo się pokaleczysz. Zaraz, ty jesteś tym wiedźminem, którego król miał przysłać. Zgadza się. Za to ty chyba już pojąłeś, że tu nie jest zbyt bezpiecznie. Powinieneś zaczekać na górze, jak reszta. Mowy nie ma. Ci tchórze uciekli, jak tylko zjawiły się potwory, a ja jestem wart więcej. Poza tym wiem, że ma się tu zdarzyć coś ważnego. Dowiem się co i król Radowid na pewno mnie doceni. Dostanę awans, albo może nawet medal? Tak, medal. Filipa nadal tu jest? Myślisz, że Filipa ciągle tu jest? Bo ja wiem, niby przeszukaliśmy kilka pomieszczeń, ale tu jest mnóstwo zakamarków. Jakby chciała, to mogłaby się schować, szczególnie w postaci sowy. Jaki on mądry jest, widzicie? Ten łowca czarownic jest mądry jednak. Co takiego ma się tu wydarzyć? Tak dokładnie to nie wiem, ale natknąłem się na notatki Filipy Eilhart. Pisała o Idzie Emean, Margaricie Lozontil, Franceste Findaber i Fringilli Vigo. Na moje oko mają się tu spotkać. Wyprowadzę Dobra. Stąd. Wychodzimy stąd. Nie. Mówiłem już, nie ma mowy. Nie ma mowy. Poza tym wyłamałem ogniwo przy teleporcie. Musimy zaczekać, aż po nas przyjdą. Nie przyjdą po nas. Oddaj mi kryształ, wyciągnę nas stąd. Tam są potwory. Obronię cię. A co, jak nie zdołasz? Zabiję cię. Mogłabym go zabić. Będzie po wszystkim. Nie lubię łowców czarownic. Bo ja sama chciałabym być czarownicą, wiecie? Więc dlatego niestety wybór jest jeden. Nie ma czasu na przepychanki. Oddawaj kryształ. Po moim trupie! Dobra, skoro prosisz... Jak sobie życzysz? Skoro prosisz... Mutant. Załatwimy to szybko, szybciej... Albo natychmiast. Chcę go żywego! Z buta, na mordę! I mocny, i lekki, i mocny, i mocny, i lekki. A teraz jak? Troszeczkę oczko mu podbijam. To co? Jak Dobra, będzie? Dobra, wystarczy! Oddam ci ten kryształ! Oddam ci ten kryształ! Z drogi! Z drogi, bo ja dobie... O, jakie pierożki! Też bym zjadła takie dobre pierożki. Pierogi chyba się nigdy nie nudzą. Listy miłosne? Kochana Fili! Popijam właśnie twój ulubiony koktajl na tarasie posiadłości ojca pod Metiną i zastanawiam się... co ci u diabła strzeliło do głowy? Zrozumiałbym, gdybyś po prostu się mną znudziła. Przyjąłbym z pokorą.
gdyby okazało się, że nie odpowiadał ci model, jaki stworzyliśmy, albo że znalazłeś sobie młodszą i ładniejszą. Ale na miłość wszystkich cholernych bogów. Dijkstra? Ten za przeproszeniem wieprz? Zamiast mnie? Nie wiem, czy to żart, czy testowałaś nowe mikstury, od których pomieszało ci się w głowie, ale może to jakaś twoja kolejna gra. Jeśli potrzebujesz być blisko tego prymitywa z powodów politycznych, nie widzę powodu, żebyśmy musiały zrywać naszą znajomość. Ostatecznie to nie był pierwszy raz, gdy musiałybyśmy się ukrywać. Lesbak, nic? Ciekawe. Filipa rzuciła jakąś kobietę dla Dijkstry. Ciekawe kogo? W sumie nie pamiętam. Fajny wierszyk, a to fajny wierszyk. Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. La 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 la. Tutaj powinien być jakiś coś. Tutaj gdzieś. Użyj. No dobra, teraz trzeba go jakoś uruchomić. Może tak. No, brykaj. Jakie słodziaki! Jakie pyszne słodziaki! Au. Let it burn. No, powiem wam, że na tym skalowaniu poziomów jednak jest trudniej. Niezaprzeczalnie jest trudniej. To musiało być jej laboratorium. Kość potwora. Kość potwora, zjemy troszeczkę z szpiku, wysiemy cały szpik. Co to? A skąd to ta łapka tata? Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. Jest tu ciemno. Teraz będzie ciemno. F5. Teraz będzie ciemno. Kolejny nieaktywny portal. Brakuje ogniwa zasilającego. Może spodobało się Nekerom. Znajdź brakujący kryształ. Jak to? Mam tutaj wylatać? Chyba ty. Mam tu zleść? Serio? Wy tak serio? Ej, przeszukałam te Nekery, no. Nie? A tu mam zleść, tak? No dobra, idę. O, tunel. Ciekawe, dokąd kopmy, prowadzi. Kopmy, wykopmy tunel. Dobra, Nekery. Jest. Au! Ej, może wyjmij miecz! Dziękuję. O, co ty robisz? Au, Kasia Quen! Katarzyno, Quen! Quen? No, powiem wam tak. Jak będzie więcej potworów, będzie gorąco. I tyle jest pewne. To jest pewne. To jest fakt. To są fakty! Ogniwo zasilające! Czy tu mam jeszcze jakieś skarby? Trochę tu jest ciemno. Ale tu jest ciemno! Ciemno. Kopmy tunel. Jak tutaj wrócić? To są jakieś przejścia? Dobra, bo ja nie widzę. Ta gra mogłaby szanować mój wzrok, naprawdę. Widzicie, w jakich ja warunkach muszę pracować? Widzicie, w jakich warunkach tutaj streamerzy pracują? Nic nie widać. Czem dobry?
Czy to też trzeba naładować w magiczny sposób? W 5. Zrobimy tu art. A ty w Gwen. Tak dla bezpieczeństwa. Brrr. Tylko nie... Portale! To musi być najniższy poziom. Kop mi tunel. Dużo tutaj panów się. Oj. Mamy golema, tak? No to nie mogę się obyć bez strażnika. Zaraz. Kop. Ej, ja się palę. O kurde. Dobra, teraz tak, fokus. Fokus grill. Palę się! A ty deszcz. Palący golem to chyba nie takie przyjemne, wiecie, spotkanie jednak. Czekajcie, ekwipunek, ja mam ulepszoną tą. Może tak, na spokojnie to przejdźmy. Nie śpieszmy się, bez sensu. Czemu mi życie nie wzrasta? No, dziękuję, bo tak się przestraszyłam, że nie leci mi życie. Cholera ciemno tu. Ale mi przysadził. Ale mi zasadził. Ogólnie, szczerze mówiąc, szczury były trudniejsze. Jak mam być naprawdę szczera, to szczury były zabójcze. Te szczury były fatalne. Najgorsze szczury, pamiętajcie, najgorsze w tej grze będą szczury na wyrównywaniu poziomów. Przeszukam sobie miejscówkę. Zobaczę, czy to są jakieś fajne skarby. A co to za skrzyneczka? Patrzcie, już się łakomi na skarby, no. Sztabat Wimerytu. Zwane grabie, no to są dopiero fanty, widzicie? Nie ma to tamto! Brr. A tam gdzie się tam dostanę? Tu gdzieś się dostanę, tu są łupy, tu są skarby. Tutaj znajdę jakieś skarby. Sztańce, to tak troszkę marnie bym rzekła. Dobra, tu nie. Tu są grzybeczki. Grzybki, grzybunie. To weźmiemy. Bo potem wiecie, nie wiadomo gdzie znajdziemy takie grzybki. Grzybki muchomorki. Przeszukaj krzywkę, flipy. A tu co znajdę? Jeszcze jedna skrzynia. Buciki. A po drugiej stronie? A tu coś znajdę? Chyba przejść? I tu jest jakaś skrzyneczka. Ulepszona. O, dekotera. Oto, to widzicie? Widzicie? Teraz dopiero mam to. Wcześniej tego nie było. Nie miałam tego. Brzmi jak robale. Macie takie wrażenie? Zbierz. No dobra, ale to im chodzi o to? Szukaj krówkę Filipy. Chodzi o tamto, tak? Chodzi o ten portal? Każą mi tam szukać. Dobra, gdzieś tutaj mam szukać, tak? Może gdzieś jest jakaś iluzja. Coś? Lipa.
Gdzieś ty tu coś rozkminiła. Powiedz mi, kobitko. Tu coś jest. Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. Mam pióro. To już jest koniec? To już jest koniec? No czekajcie, bo to ogólnie mi mam iść do tamtego tego? To już jest to? Mam wszędzie zapalić świeczki, czy jaka cholera? Nie no, idę chyba do tamtego tego portalu, nie? No bo co ja tu mogę zrobić? No chyba widzę, że niechętnie podpowiadacie. Wy sami nie wiecie. Członiaki. Członiaki, fart. A nie, wróciłam się. Drzwi tam, gdzie golem wychodził. A ja nie wiem, skąd golem wychodził. Skąd golem wychodził? Skąd wylazł golem? Stąd? Mam to wszystkie te rozwalać? A ja wiem, skąd ten golem wylazł. Niby tu jest jakiś ten... Kasia, prosto idź, a nie na ściany się patrzysz. Czekajcie, bo stąd przylazłam. O, tam jest jeszcze coś, jakiś portal dodatkowy. A gdzie mam się patrzeć, jak nie na ściany? Nie ma się tu gdzie patrzeć za mocno. Tam, gdzie jest ogień. Kasia, nie idź w stronę światła. Tu mam ogień. Nie wiem, jakoś się boję, nie wiem dlaczego. No tu mam ogień, no. W stronę światła, Kasia. Ale to ja sobie stworzyłam ten płomień. Kurde, zgubiłam się! Naprawdę! Kacha! Co jest z tobą? Nie no, chyba o to miejsce. Najwyższy poziom strachliwości. Cześć. O, tutaj czekacie, tu jest jakaś ścieżka. Tu. To się liczy? Wiecie, co się liczy? Nie wiem, gdzie... Tamte drzwi, gdzie jest ogień. Mówicie, że to, tak? Łóżko, stół, kilka krzeseł. Skromnie, ale jednak wygląda ale jak ale się wymęczyłam, to Boże! Adatny. Filipa zawsze nosiła takie na szyi. Tylko dlaczego są zakrwawione? No bo albo się z kimś walczyła, zakrwawiona na rzędzie swoich eksperymentów. Filipa przeprowadzała tu jakąś operację. XD. No co, nie śmiejcie się, co? Notatki, prawie całkiem zwęglone. Nic się nie da odczytać. Tego Dijkstra tak nie lubi, widzicie. Tej dzieweczki. Megaskop. Osmolony i nadpalony. Może któryś z kryształów przetrwał. Tu widzę. Kryształ z megaskopu. Mocno ukruszony. Dobra, działamy. Megaskop. Osmolony i nadpalony. Może któryś z kryształów przetrwał. No, przetrwał. Wzięłam go. Objęłam go w posiadanie. No i co teraz? Powiedz Radowi, czego się dowiedziałeś o Filipie. Bo tu coś jeszcze jest. Co to? Anyżek i kora brzozy. To silna substancja odkażająca. Coś jeszcze? Tylko tyle? Jak to już koniec?
To już, już? Jak to już? Ja nie chcę kończyć jeszcze. Przeszukaj tam jeszcze, megaskop. No to niby go dotykałam dwa razy, no. Megaskop. Osmolowy. Czekajcie, może muszę zerknąć na ten kamień z dupy. Spalony. Może któryś z kryształów przetrwał. To jest... Znaczy tu chyba nie da się tego jakoś odtworzyć. Megaskop. Osmolony i nadpalony. To już finisz tutaj. Może któryś z kryształów przetrwał. Nic tu więcej nie zrobimy, moi drodzy. Nic. Nic więcej. Nic tu więcej nie ma. Nic. A no i nic nie ma. Nope. Wynosimy się stąd. Wynosimy się. Jak myślicie, na co się zdecyduje? Radobit czy Triss? Radobit czy Triss? Każdy z was pewnie teraz na to pytanie sobie próbuje odpowiedź jakoś złożyć. Jest ciekawe, co z tym przydupasem. Chyba go tam zostawiłam, nie? Ty, pobiłam go i zostawiłam. Niech sobie sam wraca. Czy on już uciekł? Radobit czy Triss? Radobit czy Triss? Jak jest takie coś napisane, ile procent graczy wybrało Radowida, ile procent wybrało Triss? Powiedz sobie. Żyjesz. Znalazłeś coś? Nie twój interes. Nie twoja sprawa. Mylisz się. Służę królowi i wszystko, co go dotyczy, jest moją sprawą. Cwaniaczku, trzeba sobie zejść zobaczyć. Oddawaj cokolwiek tam znalazłeś. Przekażemy to królowi. Chyba śnisz. Nie ma mowy. Zapominasz się. Rozkazy zachowaj dla swoich ludzi. Jak sobie życzysz. Brać go! Zatańczmy. Albo boleśnie. Chcę go żywego! Żywego! Rozkaz! Fak, 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 fak. Zaklęcia! Wieczny ogień! O kurde! No to nie jest kolorowo. Kurde, nie! Jezu, to skalowanie poziomów jest masakra! Kurde! Aż smutłam. Łezka mi się aż zakręciła. Żyjesz. Znalazłeś coś? I tak samo zagram. Będę się nimi tłuc. Nie twoja sprawa. Mylisz. Mylisz się. Wszystko. Mylisz się. Nie ma mowy. Jak? Brać go! Teraz tak. Jakieś ostatnie słowa. Tego żywego! Żywego! Nie dajcie się zepchnąć! Uwaga! Oj, sorry, zapatrzyłam się. To tylko wiedźmi! Ej, no! Zaskoczył mnie. Masz już dość? Kurde. Au! Nie! Misklik. Nie wybaczcie, to się nie wydarzyło. Jezu, jak jest trudno. Dobra, gra się zaczyna mi bardziej podobać. Radin weźmie cię na hita. Tam. Cichaj tam. Ja muszę coś wzmocnić się jakoś. Muszę punkty porozdawać, zdecydowanie tak. Oj tak, oje. Yeah. Dobra, jeszcze raz. Milcz, gówniaku. Nie twój interes, ja ich rozwalę. Tylko nie mogę błędów popełnić. Ja, brać go! Ja twój zły dzień. Szybciej.
Quen, proszę. Tu gówno widać trochę. Tego żywego! Zabiję cię ty! Ty psie! Wiesz, z kim zacierasz? Z trupem? Spalę cię. Jak na łowcy czarownic, Boże. Nie było łatwo, naprawdę. Ciasne pomieszczenia i skalowanie tych, no to naprawdę to jest groza, tyle wam powiem. To jest groza. To jest niełatwe zadanie. Naprawdę. Jeżeli chcecie sobie dodać wrażeń, no to skalowanie. O tak, skalowanie. Tu byłam, nie? Tu się coś pojawiło. Nie wiem, jak tutaj by coś stworzyć. Nie wiem. Aż się kurde boję, co to się będzie działo. Naprawdę. Trudno jest. Jest trudno. Co to? Odpal. O Jezu, niełatwo było. Niełatwo było. F5 sobie wciśniemy, moi drodzy. Pamiętajcie, stawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. No i subskrybujcie kanał, bo naprawdę warto. Dzięki. Do obejrzenia odcinka.